Rozmawiamy z panem Grzegorzem Wagnerem na turnieju Mistrzostw Polski Juniorek w Kętrzynie. Niebawem w Polsce turniej no, niesamowicie istotny. Mistrzostwa Świata Seniorów. Nasza reprezentacja dowodzona przez duet trenerski. Jak pan ocenia szansę na ten turniej, szansę ewentualnie na walkę medalową, bo wiemy jaka jest sytuacja. No, grając u siebie z jednej strony są wspaniali kibice, ale z drugiej strony jest ogromna presja na polskich zawodnikach. No, oczywiście, ale to są zawodowcy. Ja mam nadzieję, że już nie będziemy mówić o tej presji, no bo większość z nich gra ładnych kilka lat, więc z tą presją powinni się już zaznajomić. Natomiast mówię, no mamy taką drużynę, że możemy i odpaść w drugiej rundzie, ale i dojść do półfinału czy do finału. Także oczywiście trzeba mocno kibicować. Na pewno nie mamy drużyny, że możemy powiedzieć, o to jest drużyna na medal. Są dwie, trzy drużyny, które można powiedzieć, że są murowanym kandydatem do medali. My jesteśmy jednym z kilku zespołów, które mogą sprawić niespodziankę. I tak jak pan powiedział, własne hale oczywiście mogą być atutem, ale również mogą gdzieś tam w pewnym stopniu zawodników usztywniać. No, niemniej jednak oczywiście ja uważam, że jeśli dotrwamy do Spodka, to w Spodku się gra rewelacyjnie, więc ja myślę, że jeśli tam dojdziemy do tej rundy półfinałowej, finałowej, to będzie naprawdę sukces. Moim zdaniem kluczowa będzie pierwsza runda. Nie możemy, moim zdaniem, jeśli myślimy o wyjściu do trzeciej rundy, no tutaj nie może nam się przytrafić jakiś wypadek przy pracy, mam tu na myśli Australię, ale no dobrze by było wygrać wszystko. Oczywiście moim takim cichym czarnym koniem tych mistrzostw może być Argentyna. Po zmianie trenera myślę, że od dwóch lat, zresztą podobnie jak nasza reprezentacja, gdzieś tam zawodzi, tak? Nie rozwija się i to może być taki okres, gdzie ten zespół naprawdę może pójść strasznie do przodu. Mają dwóch bardzo dobrych rozgrywających. Ci zawodnicy dorośli, oni są w idealnym takim wieku dla siatkarza. No może to być zespół, który może troszeczkę namieszać, ale powtarzam, moim zdaniem pierwsza runda to będzie klucz do trzeciej rundy. A najmocniejsze zespoły Mistrzostw Świata, te, które faktycznie o złoty medal mają się w Polsce bić? No oczywiście Rosja i tutaj chyba to co się dzieje w tej chwili w Rosji. Przede wszystkim Rosja wyciągnęła wnioski z lat poprzednich. Zaczęli dbać o zawodników, cała infrastruktura, logistyka, masażyści, statystycy poprawili to. A że materiał ludzki mają, no to widać, bo jak się spojrzy na drużyny kadeckie czy juniorskie, no to tak jakby byli wszyscy z jednej formy, naprawdę widać tam selekcję, widać pewną myśl, zresztą u kobiet też, ale mówię, no sport ma o tyle to do siebie, że jest zaskakujący, tak, w niektórych sytuacjach. Zobaczymy co pokaże Brazylia. Ja myślę, że mimo wszystko zaskoczą nas Stany, pewnie jak zwykle Włosi, na których nikt nie liczy, oni zawsze gdzieś tam na tych głównych imprezach potrafią się przygotować i z meczu na mecz grają coraz lepiej i te medale przywożą. Także mówię, no, faworytów jest, można powiedzieć, faworyt murowany jest jeden, ale zobaczymy co będzie z Brazylią, bo my tak naprawdę nie wiemy co się dzieje z reprezentacją Brazylii, kto tam będzie grał, kogo Rezende weźmie, kogo odkurzy. Brazylia jest tak dużym krajem, że tam co roku kogoś nowego znajdują, więc mówię, to jest duży znak zapytania. Wspomina pan o Rosjanach. No wiemy, że często bywało tak, że jak przychodziły duże turnieje, to zaczynały się w drużynie rosyjskiej jakieś niesnaski, wychodziły jakieś konflikty i zastanawiam się, czy tutaj no nie będzie powtórki z rozrywki, że nagle zacznie się gdzieś atmosfera od środka psuć. No jak nie ma atmosfery w drużynie, to wtedy jest ciężko o sukcesy oczywiście. No tak, ale ta drużyna pokazuje od dwóch lat, że jest monolitem, tak? Że jednak mimo wszystko, gdzie trener porobił kilka zmian, zaskakujących może dla nas, wyciągnął z kapelusza gdzieś tam Pawłowa, nagle się okazało, że można grać. Zresztą pokazuje zresztą to zespół Białgorodu czy Zenitu Kazań, że tam widać, że naprawdę jednak na tą strefą mentalną się pracuje. Za tym, ja wspomniałem wcześniej o logistyce, ale również przepisy, jakie wprowadzono w Rosji, czyli pułapy wynagrodzeń, największe tylko dla kadrowiczów, myślę, że też powinniśmy o tym pomyśleć w Polsce, powodują, że im po prostu w prezentacji grać się
opłaca, także mówię cała to nie jest jeden, to nie jest jedna rzecz, tylko gra. Mówię, na to się składa wiele czynników w Rosji. Oni wyciągnęli wnioski, ludzie, którzy w tej chwili kierują tam federacją, no widać, że robią wszystko ku temu, żeby te wyniki były i te wyniki przychodzą. Oni materiał ludzki zawsze mieli, prawda? Wcześniej mówiliśmy właśnie o tych niesnaskach, o jakichś niewykorzystanych szansach, no teraz widać, że złapali taki odpowiedni azymut. A wracając do naszej kadry, kto powinien być liderem na boisku? Na kim powinna się szczególnie opierać gra naszej drużyny? Naturalnym liderem jest jak gdyby oczywiście rozgrywający. No, tylko że ja nie wiem, czy Paweł, oczywiście najpierw zobaczymy, przeczytamy we wtorek, jaki jest skład kadry. Takim naturalnym liderem jest oczywiście rozgrywający, tylko ja nie wiem, czy Paweł jest w stanie wytrzymać fizycznie cały ten turniej. Dla mnie osobiście takim zawodnikiem, którego znam i którego prowadziłem, to jest Michał Kubiak. Tylko nie wiem, czy dla innych on jest czy inni się przekonają do niego. To jest chłopak o takich naturalnych cechach przywódczych, wrodzonych. Jest wychowany na takiego fajtera. Ale mówię, chyba nie wszyscy podobnie myślą jak ja. Wracając do naszego głównego trenera reprezentacyjnego, czyli Stefan Antiga, bez większego doświadczenia szkoleniowego, z kolei ze znakomitą znajomością naszego rynku. No i tutaj jest pytanie, czy gdzieś brak tego doświadczenia z ławki trenerskiej nie będzie stanowił problemu, chociaż wiemy, że jest też oczywiście asystent mocny i doświadczony w tej drużynie. Ja myślę, że będzie stanowił. No oczywiście będziemy mądrzejsi po mistrzostwach. No wybraliśmy tak, a nie inaczej. No mówię, wszyscy na pokład, tak? Musimy temu duetowi pomóc i ewentualnie porozmawiać później po mistrzostwach. Także teraz w tej chwili takie dywagacje to nie mają sensu. Związek wybrał tych trenerów. I koniec, i dajmy im czas, dajmy im wszystkie możliwe środki organizacyjne, żeby się wykazali. Oczywiście to, czy powinien oglądać mecze, czy nie, to jest sprawą dyskusyjną. Każdy na pewno będzie miał inne zdanie. Zostawmy to, nic to na dzisiaj nie zmieni. Poczekajmy do zakończenia Mistrzostw Świata. Dziękujemy w takim razie za rozmowę.